której jesteśmy zmuszeni spożywać mięso. If you lived in the Himalayas or something like that. Jeśli żyjesz w Himalajach albo w jakimś takim miejscu. All you had to eat was a wandering yak or something like that. Albo masz do jedzenia tylko są tylko jaki w okolicy. Even the Buddhists then they wouldn't kill the yak themselves. Nawet buddyści twierdzą, że nie mogą zabijać jaków. There's the kind of hypocrisy of it. The Muslim would kill the yak and the Buddhist would eat it. I to jest taki rodzaj hipokryzji, bo buddyści nie zabijają jaków, ale jak muzułmanie je zabiją, to wtedy nie jedzą. Yeah. I mówią, nie, ja nie dbam o to. So, anyway, go on, that's if there's any questions at any stage, you know, then I can just ramble on. Jeśli macie pytania na etapie I live in my own little mind, you know, with my own little thoughts. Coś się pojawia, jakaś myśl. So I'm like a little child running here and there, you know? So if you have any kind of questions while I'm talking, then just ask. Jeśli macie jakieś pytania w każdej chwili, we can talk about that and then I can get some idea of what's going on in your mind. Ponieważ ja nie wiem, co się dzieje w waszym umyśle, może to jakieś pytania. And then you could also think, well, is there anything in this for me, you know? Nie, może. Yeah, well, that's interesting. Yeah, who are we? Who are you? Pytanie, kim jesteś? Przedstaw się. We have to have an identity, don't we? Actually, I'm what they call a sannyasi, which is he's a person who has abandoned his identity. Taka osoba, która porzuciła swoją tożsamość materialną. When you take sannyas, you take a name that maybe many, many other sannyasis have got the same name. Przyjmujesz takie imię, które może posiada wielu innych sannyasinów. Everyone calls you Maharaj, which is just a general name for a sannyasi. I mówią o nich Maharaj, to jest takim głównym czy generalnym zbiorowym imieniem dla tego. So you end up kind of losing your identity. W ten sposób tracisz swoją tożsamość. And of course, we all wear the same clothes. The beards are different. Rosimy te same ubrania, ale wszystkie brody są różne. Możemy się rozróżniać po rodzaju brody, którą mam. So yeah, we practice bhakti yoga. We practice bhakti yoga, which is the yoga that's recommended by Lord Krishna in the Bhagavad Gita. Tutaj jest opisana głównie przez Pana Krishna w Bhagavad Gita. And that's something we can discuss maybe after we've done some chanting. No, please, Mara. So może wyjaśnimy po. Yeah, well later. Let's chant first and then talk. Yeah, we chant for 1 minute. Yeah. That's just an introduction. To takie było wprowadzenie. Yeah. Just so you know who we are, or you don't know who we are. Tak, żeby się przedstawić trochę, albo spróbować się przedstawić. You're safe, by the way. Yes. I just want to say you're perfectly safe. Chcę powiedzieć, że jesteście bezpieczni. We're all right, we're vegetarians. Tak, jesteśmy wegetarianami. Jesteście bezpieczni. I like having something on my lap. We've got a merry crew here. Who knows who Radha is? Does anybody know? Kto to jest Radha, co oznacza to imię. How many people speak English, by the way? I know that you do. You speak English? Ile osób tutaj mówi po angielsku? You're fluent, aren't you? Quite. Yeah, very much. And you? Yes. Yeah, and you also? A little. So, yeah, so. But we need translation. We want translation too. Yeah. How about you? You speak English? Yes. Okay, well, everyone speaks English. You speak English? Yeah. Yeah. So maybe if they don't get something, then we can try to. She doesn't speak English. Huh? She doesn't speak English. I know English is a terrible language, and I hate it. But it's the language of the oppressor. We have to speak. To jest właśnie ten tłumacz, że nie cierpię tego języka angielskiego. To jest straszny język. To jest taki język ciemiężycieli. And none of us speak Sanskrit. Anyone? Is any Sanskrit here? So? Czy ktoś jest tutaj biegł w Sanskrycie? These mantras are mostly in Sanskrit. Sanskrit language. Te mantry wszystkie są głównie skomponowane w Sanskrycie. And Radha is the name of the goddess. A Radha to imię bogini.
Bogini. So there are many. She has different names. Sona ma in different cultures. Wiele imion a wielu różnych kultur. Some people call her Pachamama. Niektórzy nazywają Pachamama. And others call her Maria. Inni Marią. Yeah, and there are different Marias, aren't there? Oczywiście jest wiele Marii. There's Maria, the mother of Christ, isn't it? And there's also Magdalene, who's also Mary, isn't it, Maria? I również mamy Marię, która jest matką Jezusa, ale również mamy Marię Magdalenę. Yeah, supposedly married to Jesus. Która, no, rzekomo była żoną Jezusa. According to Dan Brown. Zgodnie z Danem Brownem. Did anyone read this book, Dan Brown? Czy ktoś czytał książkę Dana Browna? Da Vinci Code? Koda Leonardo da Vinci? Did you like that one? Interesting. Yes. He's okay. I mean, I wouldn't read his books twice. Ja nie przeczytałbym jego książki dwukrotnie, ale jest w porządku. I don't know if book, but topic is interesting. Yeah, but there was a movie as well. Yeah. Był także with Tom Hanks. W którym występował Tom Hanks. And also the Buddhists call her Tara. A buddhiści nazywają ją Tarą. Tara. Tara is also a name, another name for the goddess. Yeah. Tara to również imię bogini. So actually, there's one a mantra, the thousand names of the goddess. Więc jest to taka mantra, która zawiera tysiąc imion bogini. Yeah, so she has 1,000 names at least, and maybe more. Więc ona ma przynajmniej tysiąc imion, a może i więcej. Yeah. So, and as soon as we say ma, the first utterance of a child is ma. Pierwsze słowa, jakie wypowiada dziecko, to jest sylaba ma. So obviously, the mother thinks, oh, the child is crying for me. Więc oczywiście matka wyobraża sobie, że to dziecko płacze, wypowiadając jej imię, ale tak naprawdę dziecko tak intuicyjnie wzywa tą boginię, a matka po prostu ją jedynie reprezentuje. The goddess represents love, compassion. Więc bogini reprezentuje miłość bądź współczucie. Yeah. And there you can see Radha and Krishna there. Tutaj widzimy na tym obrazku Radhę i Krishna. Radha is just about to steal this flute, looks like. Wygląda tak, jakby miała zaraz mu ukraść ten flet. She's saying, oh, give me a doll now, I can play it better than you. Ona tak próbowała, że na pewno lepiej gram od ciebie. Yeah, she's just grabbing it, saying, hey, no, let me play a tune. Właśnie, tak mocnym chwytem bierze ten flet i spróbuje zagrać jakąś melodię. So these pictures you might like to look at them actually, they're all quite informative, quite interesting. Te wszystkie obrazki, które tutaj, czyli z ilustracji, które tutaj widzicie, one mają dosyć takie, dają pewien wgląd. Might have heard something about Krishna, have you heard something? Być może słyszeliście też coś na temat Kryszny? No. Not necessarily. Okay, well that's fine. No dobrze. Krishna is a Sanskrit word. Krishna to słowo sanskryckie. And Krish means to pull, to draw, to attract. Krish oznacza przyciąganie bądź pociąganie. Yeah. So Krishna means which attracts everyone. Yeah. Czyli całe słowo Krishna oznacza tego bądź to, co pociąga każdego. To jest atrakcyjne dla każdego. So we try to avoid the use of the term God. Staramy się często unikać pojęcia Bóg. God has a bad reputation. Dlatego, że Bóg ma złą reputację. He's always angry. On jest zawsze zły. He's always telling people off. On zawsze ludzi... That's right. If you do anything naughty, he's always standing there saying, you are sinful, you've sinned. Jak jesteś niegrzeczny, to mówi, pokazuje na ciebie palcem, mówi, że jesteś grzeczny. And of course the priests love to play God, don't they? Like, oczywiście to kapłani lubią grać rolę Boga w ten sposób. Mówią grzesznik i tak dalej. So Krishna is a playful boy. Natomiast Krishna to jest taki figlarny chłopiec. And the Vedic literatures tell us that in the beginning there was the one.
literatura wedyjska mówi nam, że na początku była jednia. And the one was kind of lonely. Yeah. Ale ta, jeżeli jest tylko jedna, to wydaje się, że jest samotna. And he was thinking, I want to have fun. I ta jedna, czy ten jedyny, pomyślał sobie, chce się bawić. If you're all alone on a Saturday night, you think, I want some fun, I want some people with me. Jak siedzisz sobie tak wieczorem w sobotę i myślisz, no jestem sobie, siedzę sam czy sama, no. Yeah. Chcę mieć jakichś ludzi wokół siebie, chcę się bawić. So in the beginning there was the one consciousness of being the great being. Na początku była jedna świadomość, wielki byt. But the one is more like a young boy, you know? Ale ta jednia tak naprawdę jest niczym taki młody chłopak. People think that God must be really like an old man because he's always lived forever, isn't it? Ludzie myślą, że Bóg przypomina starca, bo on przecież istnieje od zawsze. But actually he's more like a young boy, he's always young, isn't he? Ale on może być również wiecznie młody, bo i dlatego wyglądać jak młody chłopak. He never gets old because he's living in the eternal present. Eternal present. Sorry, the beginning. He never gets old. A tak dlatego, że nigdy się nie starzeje, ponieważ wiecznie żyje w wiecznym teraźniejszym momencie. So Krishna never gets older than 16. Yeah. Krishna nigdy nie przekracza wieku 16 lat. Which is a nice age. Nie jest taki zły wiek. And he does what any young boy would want to do, you know? I on robi wszystko. On robi wszystko to, co chłopak w tym wieku chciałby robić. He has fun. I się nieźle bawi. He thinks of all kinds of naughty things to do. Myśli sobie, że porobię trochę takich niegrzecznych rzeczy. So the Upanishads, they're very serious kind of books, you know, on the spiritual life. Upanishady to takie dosyć poważne duchowe księgi. And it says like there was the one. I one tam w nich jest stwierdzono, że stwierdza się, że istnieje ten jeden czy ta jednia. The one obviously has consciousness. I oczywiście ten jeden ma świadomość. He thinks. I on myśli. I will become many. Myśli, stale się wieloma. Yeah. So he expands himself. Więc on rozprzestrzenia się. Becomes many. I staje się wieloma. So we are the many. To my jesteśmy tymi wieloma. And he is the one. A on jest tym jednym. So now we kind of scattered, isn't it? Więc można powiedzieć, że jesteśmy tacy rozrzuceni. Scattered. So the one is looking for the many. Więc ten jeden szuka tych wielu. A ci wszyscy rozrzuceni, ci wieli, ta wielość szuka tego jednego. Więc to trochę wydaje się, że to wygląda trochę jak taka zabawa chowanego. Is that okay? Anyone happy with that to some degree? Czy nie macie takiego wrażenia do pewnego stopnia? Yeah. We're going to sing this song here. It's called. It's these are names of Krishna and different names. Będziemy śpiewać tą pieśń, która jest tutaj, w tej dolnej części planszy. So to są różne imiona Kryszny. When a child is lost, the child calls out the name of his or her parents. Gdy dziecko się gdzieś zagubi, to woła, wzywa imiona swoich rodziców, prawda? Kind of, mommy, daddy, where are you? Mommy, daddy, where are you? A, nie trzeba tłumaczyć. So I like that. So and then eventually the child gets pretty dumb. Mommy, daddy, where are you? Mommy, daddy. I później już osiąga to apogeum. Yeah, yeah. Right. So, and the mommy and daddy are listening. Where is the child trying to find the child? Z drugiej strony rodzice też nasłuchują tego głosu dziecka. So this is the purpose of the chanting, is to attract the attention of God, of course, who knows everything anyway. You know, so. I oczywiście jakby celem tego intonowania jest właśnie zwrócenie uwagi Boga, który oczywiście wszystko już i tak wie. So this chant goes Shri Krishna. Let's say it together. Shri Krishna. Może powtarzajmy. Shri Krishna Govinda. Govinda. Shri Krishna Govinda. Shri Krishna Govinda. Hare. Hare. Murari.
I could explain all of these names, but it would take like hours. By wyjaśnić te wszystkie imiona, co znaczą, ale to mogłoby zająć godzinę. I'm happy with that, but you'd never get to sing the song, so. I strasznie by mi się to podobało, ale wtedy nigdy nic nie zaśpiewamy. Sri Krishna Govinda. Sri Krishna Govinda. Hare Murari. Hare Murari. Hare Narayana. Hare Narayana. Called Vasudeva. Vasudeva. So some nice long R's there. I don't, in Polish you have a long R. It's takie długie A. W polskim razie chyba nie mamy takiego długiego. Yeah, nice long R. When we yawn sometimes. Yeah, R. Dziwamy może. So a lot of these R's, Murari, it's nice long. Więc tutaj jest takie, te A mają czasem takie znaczki diakrytyczne. Jest Murari, jest długie A. Hey, Nata. Nata. Narayana. Narayana, właśnie. He's a very long. Let's say R together. Razem powtórzmy. It's a very relaxing sound, actually. Tak naprawdę to jest taki bardzo relaksujący dźwięk, więc możemy spróbować. Just breathe easy, breathe easy. Tak swobodnie oddychamy. To say this, you have to say it from the chest, yeah? Wypowiadamy tak, jakby ten dźwięk wychodzi prosto z centrum, z serca, z klatki piersiowej. There we go. Sri Krishna Govinda Hare Murari Hey Nata Narayana Vasudeva. Again, another long Vasudeva. Vasudeva means who lives everywhere. Vasudeva oznacza tego, który mieszka wszędzie. Yeah. Narayana means the shelter of all beings. Narayana oznacza schronienie wszystkich istot. Shri Krishna Govinda Hare Murari Inata Narayana Vasudeva. There it is. Shri Krishna Govinda Hare Murari Inata Narayana Vasudeva. Isn't that correct? Są jakieś różnice między tym, co wypaszę. Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nata Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari He Nata Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari
Vasudeva. Shri Krishna Govinda Hare Murare. See if we, you see, it says Narayana. Now that N has a dot underneath it. I na przykład w tym słowie Narayana to N ma pod spodem taką kropeczkę. When you say that N, your tip of your tongue curls back and touches the roof of your mouth. I gdy wypowiadamy ten dźwięk, to koniuszek naszego języka dotyka miejsca tuż za zębami. Na. So all of these are na.
Tip of your tongue should touch the top of your mouth. Ten, końcówka języka powinna dotykać górnego podniebienia. So all of these mantras and these particular words actually have health benefits. A zatem możemy skonkludować, że te wszystkie mantry mają jeszcze dodatkowo pewne korzyści zdrowotne. You might think that's very strange, but it's not strange at all. Yeah. Może wydawać się to dziwne, ale to nie jest dziwne. I mean, there's health benefits in colors and smells. Ponieważ korzyści zdrowotne również tkwią w color zapachach, therapy, w kolorach. Yeah, essential oils, you know, w różnych olejkach, in pictures, yeah, w obrazach, lighting candles, w zapalaniu świec, drinking tea, w piciu herbaty. Yeah, in China they're very much into tea. They like tea. W Chinach na przykład. You can go into shops and they have thousands of different types of tea. Na przykład wchodzi się do sklepów, w których jest, są tysiące różnych odmian herbaty. And when I was in China, when they have these tea shops, you can sit for hours sitting in a tea shop and they give you all different types of tea. A w różnych herbaciarniach. Na przykład byłem w Chinach i tam można siedzieć godzinami i smakować różnych odmian herbaty. They will have health benefits, you know? I to wszystko ma jakby wpływ również zdrowotny. So all of these names have health benefits, you know? Więc można powiedzieć, że te wszystkie imiona tutaj wspomniane mają wpływ zdrowotny. Shri will ensure you incredible wealth. Shri sygnalizuje, czy zapewnia ogromne bogactwo. So if you chant Shri, więc jeżeli będziecie intonować Shri, appealing to the goddess of fortune, to wówczas zwracacie się do bogini takiego szczęścia czy dobrobytu. So if you chant Shri with devotion, you will be endowed with incredible wealth. A jeżeli będziecie intonować Shri z ogromnym oddaniem, to możecie zdobyć niewypowiedziane bogactwo. Yeah, and each of the other names, Krishna. Again, is it Arna? Gdy mówimy Krishna, to znowu dotykamy tym językiem tej górnej części podniebienia. It has a little dot in the end. Właśnie tam mam te kropeczki. Will ensure that you're very attractive. Because Krishna will be in your heart, you see. To wtedy możecie zapewnić sobie taką, będziecie pociągające, czy pociągający, dlatego że w waszym sercu będzie Krishna obecny. Whoever you meet, they'll be attracted to you. I kogokolwiek spotkacie na swojej drodze, to ta osoba będzie do was w jakiś sposób przyciągana. Your personality. Prawdopodobnie do waszej osobowości. Yeah. And so in this way, each one of the names has a particular meaning. Yeah. Więc każdy z tych imion ma jakby niesie w sobie określone znaczenie, ze sobą określone znaczenie. Through the name Vasudeva, you contact the being who is everywhere. Poprzez wypowiadanie słowa Vasudeva wchodzicie w kontakt z istotą, która jest obecna wszędzie. So if you want cosmic consciousness. A zatem jeśli chcecie kosmicznej świadomości, wówczas możecie skupić się na tym imieniu. Vasudeva, isn't it? Vasudeva. With a nice R, isn't it? Vasudeva. To fajne A. Let's say that together. Vasudeva. It's a long R, isn't it? Vasudeva. Vas means a dwelling place or a... Vas oznacza miejsce pobytu czy mieszkanie. So Vasudeva means one whose home is everywhere. Więc to oznacza tego, którego dom jest wszędzie. So if you chant the name of Vasudev, you'll be at home wherever you go. Więc jeżeli będziecie intonować imię Vasudev, to będziecie w domu bez względu na to, gdzie się znajdziecie. So wherever you go, you'll see Vasudev is everywhere. So więc będziecie wiedzieć, być świadomi tego, że Vasudeva jest wszędzie. You'll feel everywhere is your home. Będziecie czuć, że wszędzie jest również wasz dom. Yeah. You can march into the government office and feel this is my office. Możecie wejść do budynku Rady Ministrów i powiedzieć, to jest mój dom, to jest moje biuro. Not intimidated by anything. I nic was nie będzie jakby niepokoić. Is everyone happy? Did you enjoy that? Should we sing something? Would you like to sing something? No, maybe. That's good. I'm going to sing it. Ty zaśpiewasz. Mam to.
Czy zapytał, czy wszyscy, się do, tak wcześniej powiedział, czy wszyscy się dobrze czują i czy coś chcieliby zaśpiewać i to jest propozycja, żeby zaśpiewać. I want shy. It's better to your physical, mentally, not me to sing. How about you, Kishiketa? Yeah? I can sing Vipavali Shesha, but this is a morning song. Yeah, well, not. Maybe one of the things that are on the board here, so we can all follow. We have no wind about this. Yeah, we're restricted by the boards, right? Well, everyone would want to see it. So if somebody is able. Beautiful. Właśnie, może skupmy się na początku na sylabie om, która jest tą pierwotną sylabą. In the Vedas it's called the pranava omkara. Wedy nazywają ją pranava omkara. And in the Bhagavad Gita, Krishna says, "I am this eternal syllable Om." Zaś Krishna w Bhagavad Gita stwierdza, że ja jestem wieczną syllabą Om. If you listen to the universe very carefully, let's just do it for a moment. You can hear Om. Jeżeli słuchacie się wszechświat, gdzieś usłyszycie Om. Yeah, you have to listen very carefully. Actually, I did once hear it. I'm not boasting now. Trzeba się naprawdę dobrze wsłuchać. Tak naprawdę raz kiedyś udało mi się usłyszeć. O, nie chodzi mi o to, że się tutaj chwalę. Of course, you know, what I heard was this incredible, like, substantial vibration beneath everything, under everything, supporting everything. To była taka esencjonalna wibracja, która jakby przenikała wszystko. And it sounded like millions of sages were all chanting as. Ona brzmiała niczym miliony mędrców, którzy intonują tą świętą sylabę. It was very reassuring because you could just kind of rest in that. To było takie kojące, że można było w tym po prostu like się. It's supporting you. Można było w tym spocząć, i to cię jakby podtrzymywało. It's like getting into the Dead Sea, you know, the Dead Sea. To tak jak morze martwe, które jest pełne soli, i tam można się położyć i po prostu tylko się unosić na tej wodzie. Yeah. But it's very difficult for us to say Om. Ale tak naprawdę bardzo trudno jest nam wypowiedzieć Om. But it should come right up from very deep, you know, and out. And I'm not going to try and do it, but we can all try it together. Mimo to możemy spróbować, tak naprawdę ona powinna aż głęboko strzeli wychodzić, ten dźwięk powinien wychodzić. Let's try it, let's do it together. Just listen, each person listen to him or herself, yeah. Może każdy słucha się z siebie. Om. Let's do it together, one. Spróbujmy wszyscy razem, naraz. It's actually quite powerful, isn't it? Bardzo potężny dźwięk, prawda? It's very powerful. So all the mantras actually begin with Om in actual fact. Tak naprawdę wszystkie te mantry, wszystkie mantry zaczynają się od Om. And it has a special shape as well. You've probably seen that. Oczywiście on ma pewien taki symbol graficzny, który jest dosyć specyficzny. Some people divide Om up into three parts, some into five. Niektórzy dzielą tą sylabę na trzy części, nie aż na pięć. And actually the silence afterwards is very important. I tak naprawdę bardzo istotna jest cisza, która zapada po wypowiedzeniu tej mantry. That's why it's, you know, like, actually it really annoys me. If you go to listen to an orchestra, and as soon as they finished, everyone claps. I think, stop the clapping, stop it. To jest tak, jak mnie zawsze denerwuje to, jak orkiestra przestaje grać i ludzie zaczynają klaszczeć, a ja mówię, przestańcie, po prostu stop. Właśnie czekam na ten moment ciszy po. Everyone should sit for at least 5 or 10 minutes afterwards, isn't it? And just relish the after feeling, you know? Każdy powinien tak przez 5 minut przynajmniej posiedzieć i po prostu smakować tego uczucia, które następuje potem.
So yeah, so especially like Zen is very much on about spaces, isn't it? Spaces. Tak, na przykład Zen jest tak naprawdę związany z różnymi rodzajami przestrzeni. In the West, you know, we're very much concerned with filling spaces with things, isn't it? Tak naprawdę na Zachodzie jesteśmy bardzo nam zależy na tym, żeby te przestrzenie ciągle wypełniać. And yoga also is about creating space, not natomiast filling it. Yoga jest również yoga jest wiąże się z, jakby ze stwarzaniem przestrzeni, a nie zapychaniem jej. Okay. So we're going to sing this Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Again, we got the two nice long, we got three R's there. Będziemy powtarzać Bhagavate Vasudevaya. To są te długie R's, właśnie. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Więc może weźmy kilka głębszych oddechów, nie będziemy się tutaj spieszyć po prostu. Zróbmy kilka oddechów i po prostu spróbujmy tak popłynąć z tą mantrą. Nobody rush forward, let's just go this way. Nie śpieszmy się. Are they ready?
the count of three. Policzę do trzech. One, two, three. Actually, the mantra, the science of mantra is very deep because the Vedas explain that behind everything is sound. Tak naprawdę dźwięki mantr są bardzo głębokie, dlatego że Wedy wyjaśniają, że jakby behind sound. Everything, behind everything. Że tak naprawdę za każdym kryje się jakiś dźwięk, za każdą rzeczą. Well, the name for that in Sanskrit is shabda. I ta nazwa tego w sanskrycie to siabda. So behind everything there's a vibration. We call it sound, but it means a vibration. Tak naprawdę za wszystkim kryje się, czy za każdą rzeczą, za każdą postacią, so now, kryje się pewien rodzaj wibracji. Mówimy o dźwięku, ale tak naprawdę ściśle należałoby powiedzieć, że jest to wibracja. The scientists are now discovering this very same thing, isn't it? They know, they've been knowing that for some time. Więc naukowcy powoli to zaczynają odkrywać i może niedługo im się uda również do tego dojść. And we are, our body is actually an instrument. A tak naprawdę my, nasze ciało jest pewnego rodzaju instrumentem. It's temporary. Jest tymczasowe. But it can produce sound. Ale może wytwarzać dźwięki. The sound is the most important thing that this body actually produces. Tak naprawdę dźwięk to najważniejsza rzecz, którą to ciało może wytworzyć. Other products are not so useful. Inne wytwory tego ciała to mogą nie być aż tak pożyteczne. But sound is useful. Yeah. Ale dźwięk jest pożyteczny. So the human race is like a big orchestra. Więc można powiedzieć, że rasa ludzka jest niczym wielka orkiestra. In fact, the whole of nature is a big orchestra. A w rzeczywistości to cała natura, cała przyroda jest wielką orkiestrą. When you get up in the morning, the orchestra starts, doesn't it? Gdy rano się... Gdy rano ta orkiestra zaczyna grać. Isn't it? Everyone starts playing. And what are they singing? I o czym ci wszyscy śpiewają? They're singing glory to God in the highest, isn't it? You know. Wszyscy śpiewają chwała Bogu w niebiosach. They're singing om, they're singing pleasure, they're singing life is great, life is fantastic. Śpiewają om, śpiewają przyjemność, życie jest piękne. The sun is coming up. Wschodzi słońce. Flowers are blooming. kwiaty kwitną, rozwijają się. That's right. Yeah. And so the only creature that doesn't know how to sing is a human creature. Jedyne stworzenie, które nie wie jak śpiewać, to jest istota ludzka. All other creatures know how to sing, isn't that? Wszystkie inne stworzenia potrafią śpiewać. And they don't practice it. I tak naprawdę tego nie praktykują. It's automatic. They get up and they. To się dzieje automatycznie. Even the lion gets up and goes raw. Nawet lew budząc się wie jaki dźwięk z siebie wynosi. The snake gets up and goes. I'm a snake. It's wąż, jestem wężem. That's right. The birds get up, you know. The dogs get up and go raw, 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 raw. Psy you know? Się budzą. That's right. And the cats go meow, 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 like that. Mamy różne wersje animacyjnych onomatopei. Tak? But the humans get up and look in the mirror and rub their eyes. Ludzie budzą się, patrzą do lustra, patrzą w lustro. Another day. Znowu kolejny dzień. So actually it's strangely enough the Vedas say the purpose of life is to learn how to sing. Więc tak dziwnie się składa, że Wedy oznajmiają, że celem życia jest nauczyć się jak śpiewać. To sing and dance is what life is all about. Bo życie tak naprawdę polega na śpiewie i tańcu. I remember there was one dancer who said you've not lived until you dance, isn't it? Life is a dance. Pamiętam słowa pewnego tancerza czy tancerki, że dopóki nie zatańczyłaś, to tak naprawdę nie żyłaś. And a song. I tak, dlatego że sednem życia jest właśnie taniec i śpiew. Look on the bright side of life. Everyone's dancing. One różne rodzaje śpiewu, na przykład
zawsze patrz na jasną stronę życia. Yeah, Polish people like to sing too. Yeah, I was in the square, you know. Polacy również lubią śpiewać. Wczoraj na przykład na skwerku były... There were two young guys, one was playing the accordion. Było takich dwóch młodych facetów, jeden grał na akordeonie. Oi, 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 something like that. Śpiewali coś w stylu właśnie. Do you know that song? It's a famous song in Poland. Oh, yeah. Something like that. It was a good song. It was nice. Może kurz, nie wiem. They were enjoying it. They were enjoying it. Yeah. Bardzo, bardzo, bardzo się przy tym dobrze bawili. Okay. How is the time going? Can we sing something else? Like? Czy jak nam idzie z taką z czasem? Czy jeszcze możemy pośpiewać? Yeah. Yeah. Anybody got any questions? Czy ktoś ma w międzyczasie jakieś pytania? What do you do in your life? I sing. And in between I eat and sleep a little bit. No oczywiście, ja w międzyczasie trochę śpię i trochę jem. And nothing small, only singing. Nic więcej ponad. Dancing. Yeah, I mean, we do all other things. We read books and we chant mantras and things. Robimy inne rzeczy, czytamy książki, intonujemy mantry. No. But we look forward to the time when we can come together and sing together. That's the most important. Ale zawsze czekam na taki czas, żeby można było się spotkać, śpiewać. And we cook and we make offerings and we do. Również gotujemy, czy robimy tak zwaną pudżę, ofiarowujemy pożywienie i tak dalej. Bhakti yoga is unique amongst the different yogas. Bhakti yoga jest wyjątkowa na tle innych rodzajów jogi. It's the yoga for the aesthete. You know the aesthete? Aesthete? Aesthete means somebody who enjoys life, you know, the enjoyment of life, yeah. Someone who likes fine things. Okay. To jest yoga estetów. Yeah, dla tych, którzy lubią... Aesthetic, yeah. Not aesthetic, but aesthetic. Teraz, żeby mnie źle nie zrozumiano. Nie dla ascetów, tylko dla estetów. So we're very much concerned with nice things, nice smells. Więc bardzo interesują nas nice pictures, miłe czy bardzo takie... Delicious food. Miły zapach, miłe obrazy. Beautiful stories. Smaczne pożywienie. Nice. Przyjemne i takie wysmakowane. This is the yoga for the aesthete, and the other yogis, they look down on the bhakti yogis. Pozostali jogini tak patrzą z góry na tych bhakti joginów. They'll never make it. I mówią, tym to się nigdy nie uda. And the bhakti yogis, huh? Bhakti yogini. So, yeah. So, actually, it's funny because everyone has a different interpretation of Bhagavad Gita. You know? To jest bardzo zabawne, dlatego że każdy posiada swoją własną czy inną interpretację Bhagavad Gita. But in all the most important verses in the Gita, Krishna stresses bhaktyam mam abhijanati, that I can be known only through love. Ale najciekawsze jest to, że w najważniejszym wersie, jednym z najważniejszych wersetów Gity, Krishna mówi, że mogę zostać poznany tylko poprzez bhakti. So bhakti yoga is about loving Krishna. Więc bhakti yoga związana jest z kochaniem Krishna. And loving Radha. I kochaniem Radhy. And loving everybody. I kochaniem tak naprawdę każdego. So in that process we don't reject anything. I w tym procesie my niczego nie odrzucamy. Everything is used with care and with love. Yeah. Wszystko jest używane z pewną, z należytą starannością i z miłością. The bhakti yogi will accept anything. Więc bhakti yogi przyjmie wszystko. You give me $1 million, I'll take it. $1 million to wezmę. But you know what I'll do with it? Ale wiecie, co bym z tą kwotą zrobił? I'll build a big
Hare Krishna, a big temple, you know. Zbudowałbym wielką świątynię, bóstwa Radhy i Krishna. I'll cook huge amounts of food. Gotowałbym po prostu masę jedzenia. Zapraszałbym wszystkich ludzi. Lots of instruments and pictures and flowers. Kupiłbym mnóstwo instrumentów, kwiatów. Everyone will dance and sing for hours and hours. I byśmy tak godzinami mogli śpiewać i tańczyć. And then, you know, and then we'll have some gorgeous food to eat. Później byśmy zjedli wspaniałe pożywienie, które zostało ofiarowane Krishna. This is where the bhakti yogi indulges everything, isn't it? Indulges everything in the service of Krishna. W ten sposób bhakti yogi jakby pobłaża, w tym sensie, w cudzysłowie, pobłaża sobie we wszystkim, ale w służbie dla Krishna. Yeah. Are there any questions about that? Czy co do tego, macie jakieś pytania? We've got lots of books as well that you can read. Mamy również mnóstwo książek, które można. If you want any proof of this, jeśli chcecie pewnych dowodów tego. We've got books as well. Actually, I have a question about Om. When you think Om, how long Om should be according to M? Does it matter? Może po polsku, może od razu? Jeżeli śpiewamy OM, jak długie powinno być OM w stosunku do M? Czy to ma znaczenie? How long do you want to chant it for? You mean as a session or what? W sensie sesji? Is this... Or you mean, you can obviously only chant it for as long as you have breath, you know? Oczywiście na tyle, na ile starczy oddechu. Yes, but does it really matter about, for example, you can sing OM and all of this OM, like it starts from O and last and last, and there is short M. Or maybe we should sing short O and long M. Or maybe it should be equal, or doesn't matter. Well, there was a Bulgarian master, his name was Mikhail Ivanov, and he used to sing with his disciples OM, and he made a kind of a song out of it, you know, OM. We can try that if you want. We can do it together. Nie pamiętam, właśnie ze swoim uczniom, tak, ze swoim uczniami śpiewał w ten sposób. And it goes like this. Całkiem miły dźwięk. Tak naprawdę chodzi o to, żebyście odczuwali go jak przeniką całe ciało. So everyone has their own note. Więc każdy ma, można powiedzieć, swoją taką nutę czy częstotliwość. So you need to find your own note. Więc musisz znaleźć, tak naprawdę odnaleźć swoją własną nutę. That takes a little practice. To zajmuje trochę praktyki. Gradually you'll find a note that can resonate, so you feel it throughout your whole body. Odnajdziesz tą nutę, która po prostu sprawi, że całe twoje ciało będzie wpadać w taki rezonans. You can put a little flower there. I can. Możesz postawić kwiat, świecę. Do you do that? Czy praktykujesz w ten sposób? Sometimes. You'll find that if you wake up and you do something like that, you know? Jeżeli na przykład obudzisz się rano i będziesz robić coś takiego. Before the day starts getting too hectic, you know? Zanim dzień zrobi się zbyt taki rozbiegany, gdy będziesz miał trochę czasu rano. To get up just slightly before everyone else, you know? Nawet jeżeli uda ci się wstać troszeczkę wcześniej przed wszystkimi innymi domownikami.
Just something quiet and internal, you know? By mieć dla siebie trochę takiej ciszy i tego wewnętrznej, takiej wewnętrznej przestrzeni. It'll give you that strength to, to da ci taką siłę do tego. So when things that happen during the day won't trouble you so much. Żeby, że te rzeczy, które później się będą dziać w ciągu dnia, nie będą cię tak bardzo niepokoić. So these mantras are for you to take one whichever you like. Yeah. Te mantry są, możesz wziąć którąkolwiek z nich i z nią praktykować. And there are so many. A ich jest tak wiele. Nie? Z obrazu po polsku. Najpierw po polsku. Albo najpierw po polsku. Catholics, they singing Amen. Yeah, Amen, yeah. It is a kind of om. This is some kind of version of this. Okay. Yeah, the Buddhists also sing Ahum. Ahum, isn't it? That's also another one, isn't it? Each vowel sound will have a particular effect, which you can, you know, write on the board. But the Americans say amen. Amen. Pytanie było to, czy amen to jest wersja om. I Maharaj właśnie wypowiedział to No. I jakby można ten dźwięk odnaleźć, tak? W innych dźwiękach. Czy jest dowód, że cały świat szuka dźwięku i wibracji, bez względu na religię w takim. So that's the proof that the whole world is seeking the sound and vibration, no matter the religion they subscribe to. The religion is absolutely immaterial. Yeah. Totally immaterial. Religia tak naprawdę nie jest istotna. Doesn't matter. Nie ma znaczenia. People think it matters, but it doesn't. Ludzie myślą, że ma znaczenie, ale ono nie ma. If you go to a place of worship, doesn't matter which religion it. Jeśli udasz się w jakieś miejsce kultu religijnego, to nie ma znaczenia, jakie to jest miejsce. It's the way people worship that's important. Najważniejszy sposób, w jaki ludzie oddają cześć. If people are coming together in a mood of community and they're worshiping, and that energy is going towards the higher plane. Jeżeli ludzie zbierają się wspólnie w takim nastroju wspólnoty i oddają cześć, to ta energia po prostu, którą z siebie wysyłają, ona wznosi się na wyższy poziom. If you have the eyes to see it, you can see it. It's energetic. I są ludzie, którzy potrafią to dostrzec. To jest pełne energii. I tę energię można jakby sobie można ją postrzec. Yoga is not about some dogma or some ritual. Więc yoga nie dotyczy żadnego dogmatu bądź takiego zwykłego rytuału. It's about energy. No, ona dotyczy energii. You know, and it should have practical positive effects. I ona powinna mieć praktyczne i pozytywne efekty, przynosić praktyczne i pozytywne efekty. We have a philosophy. Mamy filozofię. Well, and the philosophy is very deep. You know? Ta filozofia jest bardzo głęboka. But it's not just an object to be accepted on belief. You know? Ale nie jest to jakiś przedmiot, który należy przyjąć na wiarę. The philosophy is based upon the yogic philosophy that's as old as the hills. You know, it goes back thousands. Ta filozofia jest oparta na filozofii jogi, która sięga wstecz tysięcy lat. And it's developed out of the intuition of the yogis. You know? I ona jest tak naprawdę rozwinięta na podstawie intuicji joginów. And where did they live? Where do they live? Gdzie oni żyli? Gdzie mieszkali? Anyone know? Where do they live? Czy ktoś wie? Jogini. W kosztach? In monasteries? No. Jaskinia? No, they didn't. The rishis didn't live in monasteries. Rishis? Caves. In caves. They live in the nature. Oni tak naprawdę żyli pośród natury. Not only in India, but all over the world. Nie tylko w Indiach, ale na całym świecie. And where do they get all their sounds and rhythms and things from the mantras. Skąd oni wzięli te inspiracje do swoich dźwięków, rytmów, mantr? They're listening to the universe. Słuchali wszechświata. Listening to the birds, listening to the animals. Słuchali zwierząt, ptaków. Hearing all of that, you know. If you listen, you can hear all. I gdy tak naprawdę będziemy słuchać, to usłyszymy. It's all going on, isn't it? Listen to the trees, you know. Posłuchaj drzew. In the Bhagavad Gita it says the universe is like a tree. W Bhagavad Gita mówi się, że wszechświat przypomina wielkie drzewo, którego korzenie zwrócone są do góry, natomiast korona drzewa i gałęzie skierowane są ku dołowi. And the leaves are the Vedic hymns. A liśćmi tego drzewa są hymny wedyjskie.
the leaves. Are Vedic hymns. Są hymnami wedyjskimi. So next time when you have some quiet moment, you listen to the leaves rustling. Więc gdy będziesz miała taką, czy będziecie mieli taką kolejną jakąś taką chwilę spokoju, to posłuchajcie dźwięku szelestu liści. What are they talking about? O czym one mówią? So they, you know, they went out to lonely places and they listened. Oni udawali się w jakieś takie odludne miejsca i wsłuchiwali się. And they heard these sounds. I słyszeli te dźwięki. So they make them available to us. You know. Oni je po prostu nam udostępnili. That's all. Yeah. Is that okay? To jest zadowalająca odpowiedź? Anyone? So you had a question? Ja, polsku. Po polsku. No, chciałem dodać do tego amen, że mam jeszcze szalom. Okej. I'd like to add that shalom. Amen. Shalom. 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 Allah. 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 Isn't it? Allah is quite powerful. Również Allah jest takim... Allah. It should have a ch on the end. Z tym takim przydechem na ch. Też jest równie potężnym dźwiękiem. La la lu lan mi lan mi no gyo gdo mo na shri te. There's lots of las there, isn't there? There's mnóstwo lu. Yeah, la la lu lan mi lan mi no gyo mo gdo mo na shri te. Gada karish si hamam kripa kataksha bhajanam. So when we talk about the goddess, we're not talking about a sectarian goddess belonging to one particular religion. We're talking about the goddess. The goddess. Więc gdy mówimy o bogini, nie mówimy o jakiejś bogini z jakiejś takiej, można powiedzieć, wąskiej, należącej do wąskiej grupy wyznawców, czy jakiejś takiej zawężonej religii, tylko jak to w angielskim jest takie the, czyli the goddess, czyli ta bogini, bogini jako... Nie, będąca ponad tymi wszystkimi określeniami. Mówimy o macierzyństwie, a nie o konkretnej matce. To mam powiedzieć? Nie, bo to jakby do uzupełnienia tego tłumaczenia. We are talking about maternity, not particular, not individual mother. Something what do you mean? He says this. Well, you mean the goddess. The goddess means there's only one goddess, isn't it? Tak naprawdę chodzi, że jest jedna bogini. Yeah. Tak naprawdę. Every goddess is a manifestation of the one goddess. I każda z tych różnych bogiń, które widzimy w religii, w różnych religiach, ona jest przejawem tej właśnie bogini jako źródła. Even the god is subservient to the goddess. That's quite a high philosophy, actually. The god serves the goddess. Tak naprawdę Bóg służy bogini. Nie. Yeah. Dosyć bardzo zniosła filozofia. And the goddesses. I'm your servant. Do you want to chant a little bit? Me? No, I'm not good at this. No, I can't. I mean, to this side, yeah? No, I can't hear. You want to sing for us? No, please speak for us. What do you want to say? Co chcecie, żeby powiedział? So we got some other mantras there. Mamy jeszcze inne mantry. Let's try that one more. Damodara. This one. To z Damodara. It's actually the same tune. It can be sung the same tune as we. Można ją tak samo śpiewać jak poprzednia melodia. They both the same tune, or they can be sung the same tune.
Shimla. Has anyone ever been to Shimla? Byłem raz w pewnym miejscu w Himalajach, gdzieś w Shimla. Shimla used to be the British capital, the summer capital of India. To Shimla była kiedyś taką winter. It's in Himachal Pradesh. Była zimową stolicą. Went to the capital of. Used to be the British summer capital. Ah, summer capital. Yeah. To taka letnia rezydencja brytyjskiego rządu, administracji w Indiach. Yeah. It's a beautiful town. It's like it's in the Himalayas, so you're entirely surrounded by Himalayan mountains. To jest bardzo piękne miasto, jest otoczone wokół Himalajami. And to get there, you get a bus from Chandigarh, through the mountains. Yeah. Więc jakby abyś tam dostać, it's a very interesting trip. Autobus przez Chandigarh. Yeah. At that time, India was a bit. That was way back in the 70s. Yeah. To było jeszcze w latach 70-tych, 80-tych może. And the driver gets totally drunk before he starts driving. Kierowca, zanim zacznie jechać, to po prostu musi się. He gets totally drunk. He goes into a frenzy of ecstasy, worshipping Kali Ma. On tam po prostu był pijany od ekstazy czczenia Kali Ma. Then he sits behind the wheel. Bo siada za kierownicą. And he drives like crazy. He puts his foot down on the accelerator. Jedzie jak po prostu wariat. Przyciska gaz do deski. If anything comes towards him, he just blows the horn. Most of the bands. Yeah. Sorry. Yeah. Jak dojeżdża do zakrętu, to po prostu tylko naciska klakson. Now that's right. So he never stops, you know. On nigdy nie zatrzymuje. Until we get there. Aż dojedziemy do tego miasta. Yeah. So as you're going round these bends, in like there's a sheer drop like this, you know, you're going round the bend. I jak tak jedziemy po tych serpentynach, a w dole jest po prostu już przepaść. And you can see down the drop, there's a bus on its back. A w dole widzimy autobus, który leży na dachu. Kind of arms and heads hanging out of it. Wszyscy tak po prostu. You mean some heads in the bus? It's alright. Okay. Jakieś takie dodatki turystyczne, że tak powiem. And the whole bus. Czyli widać tam po prostu trupy w tym autobusie. The Muslims in the bus are all chanting Allah, Allah, Allah. I muzułmanie w autobusie widzą tą po prostu masakryczną scenę. And the Hindus are all chanting. Hindusi i to również. So the whole bus is alive. Everybody is chanting. Więc cały autobus czas po prostu śpiewa. They're absolutely sure that this chanting will get them to their. Tak, aby mieć pewność, że dzięki temu intonowaniu oni dotrą na miejsce. It's like either do or die, you know. To po prostu jest wóz albo przewóz. Yeah. So anyway, we did get there to Shimla. It was quite interesting. It was one of the most interesting journeys I've ever been on. Really. Więc udało nam się tam dotrzeć. To była jedna z takich najciekawszych podróży na jakikolwiek podróż. I was a guest of. I was actually a life member of this group. Yeah, but anyway, don't have to say that. He had a temple there, and they found a deity in the river, actually. Tam była taka świątynia, w której spędziłem trochę czasu, i bóstwo, które było w tej świątyni, zostało znalezione w rzece. The deity had been under the water in the river. It had a kind of a hole in it, actually, that the water had made. It was kind of... Jakby przez to bóstwo tak naprawdę przepływała woda, tam był otwór w jej ciele. All the features of the deity had been made smooth and wszystkie te cechy, te takie jakby te z tego wyrzeźbionego bóstwa były po prostu tak wygładzone przez przepływającą wodę. But why I'm telling you this story is because
Dlaczego? Bo oni dlatego, że oni w tej świątyni właśnie intonują wyłącznie tą określoną mantrę. They don't sing anything else. Oni nic więcej nie śpiewają. Yeah. So there's someone with a drum and someone with a harmonium. Niektórzy komponują na temple, na harmonium, a yeah. Świątynia ta jest zwykle wypełniona ludźmi powszechnie. People come in and out all the time. Yeah? I cały czas ludzie wchodzą, wychodzą. But it's always the same mantra, isn't it? Ale cały czas to sama mantra. Tak, tak godzinami się tam siedzi, to ta mantra po prostu wnika w każdy, przez pory skóry po prostu dostaje się w każde miejsce ciała. So when you lie down at night, all you can hear is it's like a river going over you, isn't it? Jak w nocy już śpisz, leżysz w łóżku, to po prostu ten dźwięk przepływa przez ciebie jak rzeka. And you wake up, it's like Sri Krishna. Budzisz się, słyszysz to samo. You go down to the temple, it says. Schodzisz do świątyni. And gradually your whole life becomes, you know, Shri Krishna Govinda. Which is, and that's the purpose of the mantra, actually. Tak naprawdę to jest cel mantry. Eventually it becomes your life, the flow of your life. Ona staje się jakby nurtem twojego życia. So when you get up, it's, you know, that's what comes up into your lips, isn't it? Budzisz się i ona pierwsza jakby trafia na twoje usta. When you go to sleep, you whisper it to yourself. Gdy idziesz spać, to szepczesz ją do siebie. If someone, some horrifying situation occurs, isn't it? Gdzieś coś przerażającego. Shri Krishna Govinda. To wtedy pierwszą wypowiadasz. Yeah. So in this way the mantra becomes your life. So it's actually a very powerful form of worship, and mantra meditation is recommended for this age. Więc mantra jest wtedy takim potężnym narzędziem do medytacji, czyli schronieniem, i tak naprawdę ten rodzaj medytacji zaleca się w obecnym wieku. Okay, should we just chant something? You want to ask another question? No. How many questions do you have? Ile masz pytań? Last one. Po prostu najpierw. Aha, znaczy mamy różne jogi i w tych różnych jogach są używane różne mantry. I w Bhakti Jodze doskonałość w intonowaniu mantr, od czego zależy? Czy od techniki, czy od postawy, czy od czego zależy osiągnięcie doskonałości w Bhakti Jodze? So, we have different yogas, and in these different yogas, there are some different mantras associated with different yogas. Karma yoga, Jnana yoga. But Om is there throughout. And in Bhakti yoga also. So in our path, but Om is always there. Ale Om zawsze przenika. Yeah. So in Bhakti yoga. But even in the Vedas, Vishnu, the name of Vishnu is there, the name of Govinda. All of these names, and they're not coming out just the Puranas, they're in the Vedas and the Upanishads. Te wszystkie imiona są w Vedach, w Upanishadach, tylko Gopal Tapani Upanishad. Gopal Tapani Upanishad. W Upanishadzie Gopala Tapani? Yeah. Wołać to jest imię Gopal. So, for example, in Karma Yoga, perfection to in the chanting mantra depends very much on techniques. But in Bhakti Yoga, it depends on techniques or in attitude. What is it depends on your devotion, because Bhakti Yoga is all about devotion. Tak naprawdę to intonowanie, czy skuteczność tego intonowania zależy od twojego oddania. To practice Bhakti Yoga, you have to have some kind of feeling. It's a yoga of feeling. Dlatego, że żeby praktykować Bhakti Yoga, potrzeba pewnego uczucia. Dlatego, że jest to yoga uczuć. Other yogas tend to suppress jnana, tend to suppress feeling. Ponieważ inne rodzaje jogi jakby starają się tłumić te uczucia. But let's think about this. Let's think about this. What is more powerful? This is just think about it. Może zrobić taki eksperyment myślowy. Co jest potężniejsze? Knowing something
or feeling something. Znanie czegoś czy czucie czegoś? Feeling. Feeling, of course. You might know that the chocolate is going to make you fat, but you want chocolate. Wiecie, że tyjecie od czekolady, ale czujecie. So your feeling always conquers knowledge, isn't it? A zatem można powiedzieć, że uczucie zawsze jakby pokonuje wiedzę. And even the scriptures recommend that devotion to Krishna is bad for you. Devotion to Krishna is bad for you. Within scriptures? Bad for you. Because Krishna. He's a thief. Można powiedzieć tak, że niektóre teksty taki trochę przewrotny sposób mówią, że oddanie do Kryszny jest dla ciebie złe, tak jak wam mówię o tej czekoladzie. And dlatego, że on jest złodziejem. Some recommendation, don't go and see Krishna. Więc tak naprawdę mówi się w nich, że nie idź zobaczyć Krysznę, nie idź nad brzeg Jamuny, bo po prostu zobaczysz, co się stanie. Don't look at this beautiful boy. Nie patrz na tego pięknego chłopca. Because he will capture your heart, he will take it. Dlatego, że zabierze, skradnie ci serce. And then you'll be sold, isn't it? I będziesz już sprzedany po prostu. Sprzedany. Many people they give up, they just go around wandering around. Krishna, Krishna, Radhe, Radhe, they do this, you know. I są ludzie, którzy wszystkiego się pozbywają i udają się na tą rzekę Jamunę i śpiewają. Krishna, Krishna, Radhe, Radhe. So even this one prayer, one Brahmin is saying, I'm sorry, God, but I can't do my daily rituals. Jest nawet taka modlitwa, gdzie jeden święty modli się i mówi, przepraszam, Panie Boże, ale ja już dalej nie mogę z tym rytuałami. Muszę intonować te wszystkie mantry, spełniać te wszystkie rytuały, po prostu kąpać się regularnie. But all that comes into my mind is Shri Krishna Govinda Hare Mara. Ale wszystko, ale ciągle w głowie mi rozbrzmiewa ten dźwięk. And then Krishna smiles and says, "Yes, that's very nice." A wtedy Krishna uśmiecha się i mówi, "Tak, to właśnie to, tak ma być." God doesn't want our rituals; He wants our love. You know? Tak naprawdę Bóg nie potrzebuje naszych rytuałów; On potrzebuje naszej miłości. And the word God should be abolished as well. I również to takie samo imię Bóg chyba powinno się go zabronić. But actually, it's all right in Polish, Bóg. That's similar to Bhagavan, isn't it? Something like Bhagavan. Ale po polsku to może nie jest tak źle, nie brzmi tak źle, bo to trochę przypomina sanskryckie słowo Bhagavan. Govinda. So we use the name, we address Krishna directly by his name. Więc my jakby zwracamy się bezpośrednio do Kryszny, po jakby jego imieniem. And he wants to have a personal relationship with everyone, with each one of us. On chce tak naprawdę mieć osobisty związek, bezpośredni związek z każdym z nas. So this is very personal, so. Więc jest to bardzo osobiste. I'm hoping that we're hoping that what you'll take away today is some feeling that yes, Krishna has touched me in some way. Więc mam nadzieję, że dzisiaj wyjdziecie z tego spotkania i poczujecie, że w jakiś sposób Krishna mnie dotknął. Czy poruszył. Like that, we're canvassing like that. Yeah. I w ten sposób właśnie jak to się mówi? Yogis they sit, don't they? Sit like this, and they are, oh God. Jogini siedzą i. And they attain this state called shanta, isn't it? Shanta. I osiągają ten stan, który nazywa się shanta. Są bardzo spokojni. And Paramatma, the Supersoul, reveals himself in the heart. I ta dusza najwyższa objawia im się w sercu. And they can see there's a form the size of a thumb, isn't it? Która, jak się mówi, ma taki rozmiar kciuka. This is the goal of yoga practice. To jest cel praktyki jogi. You see the form the size of a thumb. Zobaczyć taką formę wielkości właśnie kciuka. To wszystko opisane jest w tekstach. Everything is like lotuses, eyes like lotuses. Między innymi kapila, navel like a lotus, standing on a lotus like that. I on stoi miejsce więc na lotosie.
So in this way, yogi gains a state of equilibrium. I w ten sposób, skupiając się na tej formie, jogin osiąga taki stan równowagi. And then the Paramatma smiles. And, I wówczas ta dusza najwyższa Paramatma uśmiecha się do niego. So he meditating on the smile. I wówczas jogin zaczyna medytować o tym uśmiechu. And then he laughs. I wtedy zaczyna się śmiać. And then the yogi is meditating on the laugh. Dusza najwyższa się laugh is even nicer than the smile. Śmieje. Ten uśmiech, czy ten spokojny uśmiech na początku, a później Paramatma zaczyna się śmiać z pełnym śmiechem. Jogin coraz bardziej ulega fascynacji, później Paramatma, dusza najwyższa pokazuje w ten sposób. Jogin mówi, czy to ja? O mnie mówisz? It's a scientific process. Jest to tak, można powiedzieć, proces naukowy. And you can learn all about it. O nim można się wszystkiego dowiedzieć. We can't tell you everything today, so. Dzisiaj wam wszystkiego nie powiem. You'll have to keep coming back. Musicie wracać.